Witajcie kochani! Dzisiaj przygotuję taki mały, słodki drobiazg na Dzień Chłopaka. Takie francuskie rurki z kremem można zrobić 30 minut. Warunkiem jest, że użyjesz gotowego ciasta francuskiego. A jeśli masz więcej czasu, to polecam Ci rurki z kremem z ciasta zrobionego własnoręcznie. Link do przepisu podam niżej w opisie. Jedna i druga wersja zadowoli małych i dużych łasuchów. Bardzo szybki i ekspresowy deser polecam serdecznie wszystkim zapracowanym i nie mającym czasu na krzątanie się po kuchni. Potrzebne składniki: 300 g ciasta francuskiego do słodkich i słonych wypieków, 1 jajko, cukier kryształ lub brązowy do posypania rurek, 330 ml śmietanki kremówki 30 lub 36%, 250 g serka mascarpone oraz cukier puder do smaku. Ciasto francuskie rozwiń z rulonu, pokryj na paski 1,5-2 cm. Możesz to zrobić radełkiem lub nożem. Metalowe blaszki posmaruj masłem, nawiń na nie paski, zaczynając od części węższej w kierunku szerszej. Wierzchnią stronę rurek posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp cukrem i układaj na natłuszczonej lub wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Piecz około 15 minut w temperaturze 200 stopni, góra-dół bez termoobiegu. Gotowe upieczone rurki powinny być jasno złote. Od razu po upieczeniu zdejmij delikatnie z blaszek, wystuś na metalowej kratce, nadziej kremem. Schłodzoną kremówkę z serkiem mascarpone ubij na sztywno. Pod koniec ubijania dodaj cukier puder. Krótko ubij mikserem i możesz nadziewać rurki. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie zacznij. Już niebawem na kanale pojawi się więcej takich łatwych, lekkich i przyjemnych przepisów.